pani. Wczoraj wam opowiadałam o metodach, które pozwalają na wykrycie, czy wirus tam jest, dzięki jego RNA, czyli o metodzie PCR. No a dzisiaj przyszedł czas, żeby coś powiedzieć o tych testach immunologicznych. Ale żeby o tym opowiedzieć, ponieważ jesteśmy na naukowo i zaczynamy od jaja, od początku, no to najpierw, żeby zrozumieć w ogóle, jak działają testy immunologiczne, trzeba zrozumieć, iż odporność nasza na cokolwiek, bo to właściwie nie musi być bakteria, wirus albo patogenny grzyb. Układ immunologiczny reaguje na różne rzeczy. Ma takie dwa podstawowe skrzydła, na których działa, dwa podstawowe płuca, którymi oddycha. Pierwsza to jest, to są mechanizmy wrodzone i wszyscy je mamy i mucha drozofila melanogaster nawet je ma, co zresztą pozwala muszka owocowa, co pozwala badać te mechanizmy wrodzonej odporności na choroby już u muszki, u owadów, u mięczaków, one występują. I te mechanizmy odporności nabytej, to jest takie drugie tutaj płuco, skrzydło, one się pojawiają tak naprawdę dopiero u kręgowców i to w dodatku w dwóch różnych ewolucyjnych ścieżkach. Ja o tym kiedyś opowiem, to jest bardzo ciekawe, a dzisiaj na ten temat powieszę wam dawny mój tekst, że są takie kręgowce, o których bardzo rzadko myślimy, iż są i że są kręgowcami i mają taką inną ścieżkę ewolucyjną tej nabytej odporności. I teraz o co chodzi? Ta wrodzona ma załatwiać mniej więcej 90% problemów, może więcej, czyli drobnoustrój jakiś tam wchodzi, dostaje się do naszego organizmu tam, gdzie go nie powinno być, bo są miejsca, które nie muszą być sterylne, nasza skóra nie jest sterylna, nasze jelita nie są sterylne. A nasza krew powinna być sterylna, tak? No dostają się tam, gdzie ich nie powinno być. I układ odporności reaguje przez komórki żerne, przez dopełniacz, przez cytokiny, które są produkowane i uwalniane przez różne komórki do krwi i inne immunomodulatory, jak to się mówi, przez peptydy antybakteryjne, no różnych, mnóstwo takich związków, które właściwie nie są specyficzne co do drobnoustroju. A z drugiej strony pojawia się z czasem, nie natychmiast, no chyba, że byliśmy zaszczepieni, ale o tym też będzie osobne spotkanie, pojawia się z czasem odporność nabyta po kilku dniach, kilkunastu, to zależy od drobnoustroju. Czyli pojawiają się, najprościej rzecz ujmując, bo tych mechanizmów też jest kilka, ale dzisiaj nam jest potrzebny ten, otóż pojawiają się przeciwciała, nie ma żadnych antyciałek, antibodies, po angielsku, tłumaczone czasem w prasie bardzo nieudolnie, to są przeciwciała i tylko ta nomenklatura obowiązuje po polsku. Można też mówić immunoglobuliny, ale to jest szersze pojęcie. No i może się również pojawić z czasem pamięć immunologiczna i wtedy jak przebędziemy chorobę zakaźną, to tak jakbyśmy się zaszczepili. Albo odwrotnie, jak się zaszczepimy, to tak jakbyśmy przebyli chorobę zakaźną, tylko nie ma zagrożenia życia, nie? Dobrze. Tu niech ja sobie tutaj uporządkuję. I teraz, na czym to polega? Wyobraźmy sobie tego naszego wirusa, tak? Tu ma białko spike, tu ma otoczkę, tu ma swoje RNA. No i on ma tak naprawdę docelową komórkę. Tutaj narysowałam wam taką komórkę nabłonkową układu oddechowego, płucną. No i on ma tam wejść. Ma ten swój wspomniany receptor AC2, prawda? Dzięki któremu się przyczepia białkiem spike, bardzo specyficznie. Dziś już wiem, że 4 razy mocniej niż ten poprzedni SARS, co był 20 lat temu. Więc być może tu jest też problem szybkiego rozprzestrzeniania się tej choroby wyjaśniony. No i on generalnie wchodzi i robi kuku, tak? Powoduje problem. Produkowane są podobne cząstki, one częściowo znajdują się w pewnym sensie w takich wakuolach transportowych, no bo muszą być wrzucane też na zewnątrz. I mianowicie ta komórka nie ma dużej zdolności pokazywania, że ma w sobie wirusa. Ona oczywiście na to reaguje też zewnętrznie i stara się pobudzić komórki układu odpornościowego, które tam penetrują, tak? Bo układ oddechowy jest bardzo dobrze ukrwiony, a we krwi są te wszystkie
mechanizmy odporności, komórki są często uwalniane poza naczynia krwionośne i taki monocyt krwi staje się czymś w rodzaju makrofaga i tam kontroluje i patroluje. No i jak on tak kontroluje, patroluje, to jest w stanie zjeść takiego wirusa, tak? Lub wiele wirusów. Tutaj to jest nie w skali narysowane. Te wirusy są znacznie mniejsze, te komórki są znacznie większe wobec nich. I wtedy on w swoim takim specjalnym białku pokazującym, prezentującym, ma takie specjalne białko na powierzchni i tam wkłada kawałki tego, co zeżarł. No i teraz tu jest kluczowa sytuacja. Tak? Bo nie tylko on załatwia sprawę, no bo pożera tego wirusa i go roztrawia, a sam nie jest przez niego specjalnie atakowany, przynajmniej nic nam na ten temat na razie nie wiadomo, ale powinno się bardziej badać tych chorób pod kątem tego, gdzie te wirusy są u nich we krwi. Bo to się zdarza, że komórki układu immunologicznego są atakowane wprost przez wirusy. Wirus HIV jest tutaj najlepszym przykładem, tak? Więc mamy jasność, że to nie musi być bezpieczne dla organizmu. No ale jeśli tylko ta komórka prezentuje te wirusowe, jak to się mówi, antygeny, to jest strasznie mylące pojęcie, nie ma nic wspólnego z genem i nie ma nic wspólnego z anty. To jest po prostu obcy, to jest po prostu obce białko lub cząsteczka. I dla nas to jest antygen, bo nasz układ odporności będzie na to reagował. No więc teraz tu mamy ten kawałek tego makrofaga, bo on jest bardzo duży, tak? I tutaj wystawia te pożarte kawałki. I jeśli w naszym organizmie znajdzie się taki limfocyt B, czyli biała krwinka, która dojrzewa sobie w szpiku kostnym i pojawia się w krwi, ona już ma na swojej powierzchni takie receptory. Wiecie, co to receptory? Już takie białko, które jest w stanie rozpoznać inne białka, albo inny cukier, albo inny białko cukier, albo jakieś w ogóle inne substancje. No więc ten receptor potrafi związać, tak? Więc jeśli już, bo to musi być z góry, my produkujemy miliardy różnych limfocytów B z różnymi tymi receptorami. Czyli one wszystkie są limfocytami B, ale każdy technicznie może mieć inne receptory. Kiedyś opowiem, na jakiej zasadzie to się dzieje, nas przeciekawa. Genetyczna jest to zasada. Jest przeciekawa. No to te jej receptory mogą lepiej lub gorzej rozpoznać te kawałki tego wirusa w kontekście tego białka prezentującego. Przez komórkę, która umie prezentować takie rzeczy, to nie są tylko makrofagi. No i teraz, jeśli ten związek będzie dość ścisły, to dodaje strasznego kopa temu limfocytowi B, tej białej krwince. I w ramach tego kopa ona robi dwie rzeczy. Zamienia się, znaczy dzieli się, bo stymulacja działa na komórki zaczepne zbożone, dzielą się. Dzieli się i zamienia się w tak zwaną komórkę plazmatyczną. Ona już nie trzyma tych receptorów na swojej powierzchni, tylko je uwalnia i wyrzuca do krwi. One są potem w osoczu i, tak? I sobie tam pływają. I to są właśnie przeciwciała. No i te przeciwciała mają różne zadania w naszym organizmie. Czyli doszło do stymulacji i powstawania specyficznych przeciwciał. To jest wszystko najważniejsze. Tak? To jest odpowiedź immunologiczna w jakiejś takiej swojej najbardziej zwulgaryzowanej, uproszczonej formie. To wystarczy, żeby zrozumieć po prostu, nie? No i teraz, cóż my tu mamy? Ta wybrana komórka plazmatyczna uwalnia swoje receptory. I cóż one robią, te przeciwciała? One oklejają brutalnie to, do czegoś są specyficzne. No więc taki wirus oklejony, prawda? To ułatwia pożeranie go przez te żerne komórki. One mają specjalne receptory dla tych końcóweczek, tych przeciwciał i po prostu strasznie chętnie żrą wszystko, co jest tak opłaszczone, to się mówi opłaszczone. Wirus założył płaszcz z przeciwciał. I to jest bardzo dla nas korzystne. Więc ta odpowiedź w momencie, kiedy się przeciwciała pojawiają, staje się dynamiczniejsza, a jednocześnie bardziej specyficzna. Czyli ten wrodzony układ odporności już nie uderza jak ślepy bokser, tylko po prostu no, jest wyszkolonym Rambo i wie, o co chodzi, nie? Zabija tylko złych chłopaków, a dobrych nie zabija. Więc one tam opłaszczają i mobilizują układ odporności na różnych drogach. To zresztą mi chodzi tylko o to, że komórki, które żrą, mają receptory na te końcóweczki przeciwciał. Tam jest mnóstwo mechanizmów. Ale teraz, tu uwaga, kluczowa sytuacja. Jeśli ktoś jest, jak to się ładnie mówi, immunokompetentny, czyli z jego układem odporności wszystko jest mniej więcej w porządku,
to przeciwciała powstaną zawsze. Zawsze, bo zawsze się znajdzie ten jeden limfocyt B, który będzie wystarczająco chętnie wychwytywał dany antygen. Czasem problemem jest, że za silnie wychwytuje, to jest też na inną opowieść. Ale przeciwciała, tak jak tu macie pięknie napisane, mogą być ochronne, czyli mogą zapewniać tą ochronę przed chorobą, a mogą nie być, zwłaszcza w tych chorobach, gdzie drobnoustroje chorobotwórcze atakują układ odporności. To nie jest do końca takie super korzystne, że te przeciwciała oblewiają. No bo właśnie potem łatwiej wejść do docelowej komórki. Widzicie, no. Każdy kij ma swój koniec. Więc na ogół są, ale bardzo czasami nie są ochronne. To od różnych rzeczy zresztą zależy. Czy pewne komórki, limfocyty B staną się władne produkować właśnie takie ochronne przeciwciała. Odpowiedź immunologiczna może zatem, odpowiedź odporności, układ odporności, może być skuteczna, ale nie musi. Może być nadskuteczna. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. W układzie immunologicznym to działa i przy tym wirusie to też działa, tak? Burza cytokin, chyba wszyscy z prasy słyszeli to słowo. No i odpowiedź immunologiczna może spowodować wytworzenie trwałej pamięci immunologicznej, ale to nie jest konieczne. I w dodatku są drobnoustroje, takie jak wirus odry, które mogą nam tą pamięć immunologiczną wymazać, dlatego wcale nie jest dobrze przebyć odrę. Przynajmniej tak twierdzą od niedawna naukowcy. Naprawdę to nie jest dobre. No, możemy stracić pamięć o wszystkich chorobach poprzednich przebytych i o wszystkich szczepieniach. I być po prostu nadzy w pokrzywach. I teraz możemy sobie powiedzieć o teście immuno. Bo co to jest test immuno? Kochani, tu jest płytka. To może być bibułka, plastik. Naprawdę, tu technologii jest cheap. Tu technologii jest skolko ugodno. Naprawdę. Tu. Nawet wam nie powiem ile, bo to nie jest takie proste. No i teraz tu na dole, ona jest znowu opłaszczona, czyli przyklejono do niej jakiś charakterystyczny element, powiedzmy, naszego wirusa, koronawirusa. Ja to narysowałam białko spike, ale tak naprawdę pewnie jest więcej jakichś specyficznych elementów, ponieważ ono jest powierzchniowe, no więc z nim organizm styka się najwcześniej, więc być może tutaj jest jakaś tam istotna jego rola i dlatego ja narysowałam je, bo już wiem, jak wygląda. No i teraz na tą płytkę opłaszczoną i zablokowaną, żeby się nie kleiło wszystko wszędzie, bo wiecie, białko, cukry, to one się wszędzie przykleją, gdzie je nie wylać, prawda? Potem jest lepkie, więc tutaj jeszcze są różne takie technologie. W każdym razie podaje się to osocze pacjenta, tak? No bo skoro zetknął się z wirusem, to powstały przeciwciała. A jeśli się nie zetknął, to nie powstały. Tak? Ich tam nie ma. Technicznie. No i albo prawie ich tam nie ma. No więc bierzemy te przeciwciała, to osocze, w jakichś tam rozcieńczeniach, to wszystko jest wystandaryzowane, to jest bardzo ważne, jeszcze o tym opowiem kiedy indziej, może jutro. W każdym bądź razie i potem, tak pamiętacie, to przeciwciała w osoczu mają takie specjalne końcóweczki, każda grupa przeciwciał ma inne, na pewno już słyszeliście, że są IgG i IgM, one mają inną tą końcówkę i da się je wykryć, więc wiemy, które są które. No i specjalne białko albo przeciwciało drugiego rzędu, tak się to mówi, tak? Taką kanapeczkę robimy. Tak? Pierwszy krameczka, chlebka, szyneczka, serek. A teraz lecimy z jakimiś dodatkami. I w ramach liścia salaty na tej kanapce albo pomidorka to jest właśnie albo to drugorzędowe przeciwciało, albo tak zwane białko A. My produkujemy, znaczy bakterie produkują takie białka, które, ponieważ my produkujemy przeciwciała, to one chcą swoimi białkami powiązać jak najwięcej tych naszych przeciwciał, żeby one nie były skuteczne przeciwko tym bakteriom chorobotwórczym. Istnieje takie białko A i je robi taka bakteria paciorkowiec chorobotwórczy, między innymi. No i ono tam potrafi powiązać, prawda, te przeciwciała. Jak wyznakujemy to białko A czymś świecącym lub czymś kolorowym, albo czymś robiącym jakąś reakcję, która będzie kolorowa albo świecąca, jakimś kolejnym enzymem. Im więcej w tej kanapce elementów, tym większa czułość tej zabawki, tej kanapki. Ona będzie jakby smaczniejsza diagnostycznie. No i nam się będzie świecić więcej albo mniej, w zależności od tego, czy więcej, czy mniej było tych przeciwciał. Jak dużo, to będzie bardzo świecić. W tym osoczu było dużo tych przeciwciał, to będzie się nam to bardzo świecić, albo będzie bardzo kolorowe i to jest mierzalne. Tak są aparaty, które pozwalają mierzyć takie testy.
No i właściwie tyle, tak? I teraz na osobne spotkanie, bo dzisiaj już jest długo i dużo informacji. Test ma czułość i specyficzność. To są dwie rzeczy. Generalnie ten genetyczny, o którym wczoraj mówiłam, jest bardzo czuły i bardzo specyficzny. A te testy immunologiczne, mimo tego, iż przeciwciała są specyficzne, są znacznie mniej czułe i, znaczy, są mniej czułe i mniej specyficzne. Natomiast trzeba zrozumieć teraz zjawisko zakażenia. Tutaj macie jakąś tam umowną jednostkę ilości, tak? A tutaj macie czas. Tu nastąpiło zakażenie. Więc najpierw w organizmie jest sam wirus. I jeśli się namnaża, idzie w górę. Jak on zaczyna iść w górę, to pojawia się odpowiedź immunologiczna specyficzna, czyli te przeciwciała. I one też idą w górę. Ale widzicie, jeśli one sobie radzą, to wirus już idzie w dół, bo układ immunologiczny sobie poradził, co nie znaczy końca tej choroby. Halo, tak? Głównie ludzie umierają ze względu na tę burzę cytokin. Więc tego wirusa może być mało, ludzie mogą być bardzo chorzy. Ale generalnie ta liczba cząsteczek wirusa mierzalnych w organizmie człowieka za pomocą tych technik PCR, o których rozmawialiśmy, spada. Natomiast liczba przeciwciał rośnie. Więc te testy się rozchodzą nie tylko czułościowo, nie tylko specyficznościowo, nie tylko to mają różne, ale rozchodzą się również w czasie niejako. Czyli w danym momencie zakażenia dany test może mieć większą czułość i specyficzność, a w innym momencie zakażenia lub po jego ustaniu, tak? Bo jeśli ma się wytworzyć pamięć immunologiczną, no to przeciwciała tutaj cały czas jeszcze trochę będą i dopiero potem spadną do dna. Wczoraj słyszałam, że Niemcy będą prowadzić takie duże, szeroko zakrojone badanie, żeby patrzeć, kiedy tym ludziom to przeciwciała znikają, tak? No gdzieś tam tysiące osób w ten sposób monitorować. To może być dobra i potrzebna wiedza w kwestii tego zakażenia. Więc zapamiętajcie ten ostatni graf, on jest bardzo ważny, bo podobno jest ciężko nawet lekarzom czasami zrozumieć, dlaczego ten test mówi, że chory jest chory, a drugi test mówi, że jest zdrowy i ma tego wirusa, czy nie ma tego wirusa. No to właśnie ten wykres to tłumaczy. Dziękuję.